Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Czas na sport w regionalnej telewizji lubuskiej. Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Mecz Sparty Wrocław ze Sparfa Lubazem odwołany. Taką decyzję za porozumieniem stron podjęli prezesi obu klubów ze względu na niekorzystne prognozy pogody, które zapowiadają obfite opady deszczu zarówno na najbliższą sobotę i niedzielę. Organizatorzy niedzielnego meczu 10. kolejki Enea Ekstraligi obawiali się, że mogłyby one niekorzystnie wpłynąć na stan nawierzchni wrocławskiego toru. Prezes ZKŻ Marek Jankowski o odwołaniu meczu poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej. Już wczoraj wieczorem rozmawiałem z Krystyną Kloc. Dzisiaj powtórzyliśmy taką poranną rozmowę i na życzenie strony wrocławskiej, bo formalnie to strona wrocławska występuje z taką sugestią. Już dzisiaj ustaliliśmy datę meczu powtórzonego. Ten mecz odbędzie się 13 lipca. Tam kwestie godziny to jeszcze chwilę do ustalenia, ponieważ dzień wcześniej odbywa się Grand Prix w Cardiff i nam zależy, żeby te zawody odbywały się możliwie późno we Wrocławiu. Zdajemy sobie sprawę, że po zawodach z kolei odbywa się finał mundialu i kibice chcieliby pewnie wrócić, zobaczyć również piłkę nożną, dlatego pewnie to będzie jakaś godzina 18-19. A w tych godzinach we Wrocławiu 13 lipca. Taka procedura jest możliwa, mecz nie jest telewizyjny, więc ten termin już dograliśmy. Oczywiście formalnie musi to potwierdzić Speedway Ekstraliga w odpowiednim komunikacie. Z naszej strony i ze strony Wrocławia już termin został wybrany. Po ostatnich dwóch nieudanych meczach w Szwecji niedzielny mecz miał zweryfikować skład na wtorek i ja nie będę jechał we Wrocławiu, więc nie wiem, jakie mają plany teraz Szwedzi. Czy pojadę na zawody, czy nie. Więc mimo wszystko i tak odwiedzę Szwecję ze względu na remonty sprzętu. I w piątek zaczynamy walkę o Mistrzostwa Europy, gdzie będę startował w pierwszej rundzie w Gustrow i będę się starał jak najlepszy wynik. Do dymisji podał się Rafał Czarkowski, a umowy ze Stelmetem nie przedłuży również Michajlo Uwalin. Serbski szkoleniowiec stracił posadę na ławce trenerskiej wicemistrza Polski, bo jak uzasadnił właściciel klubu Janusz Jasiński, doszło do zwyczajnego zmęczenia materiału. Stanowisko pierwszego trenera zespołu objął dotychczasowy asystent Uwalina Andrzej Adamek. 42-letni szkoleniowiec podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Jego zadaniem będzie odzyskanie tytułu mistrzowskiego dla Zielonej Góry. Zmiany również w sztabie szkoleniowym Stelmetu UKP. Jak na początku tygodnia zapowiadał prezes klubu Tomasz Zawistowski, posadę pierwszego trenera stracił Tomasz Arteniuk. Zarząd nie przedłużył z nim umowy i tym samym nie zaakceptował wizji prowadzenia zespołu przez szkoleniowca, który nie utrzymał Beniaminka w drugiej lidze. Na ławkę trenerską zgodnie z przewidywaniami wróci Michał Grzelczyk. Jego celem będzie utrzymanie Spadkowicza w trzeciej lidze, a pracę z zespołem rozpocznie w pierwszym tygodniu lipca. Nie wiadomo jednak, w jakim składzie spotkają się zielonogórzanie. Pewne jest odejście Wojciecha Okińczyca do Podbeskidzia Bielsko-Biała, a na testach w Zagłębiu Lubin jest obecnie Bartosz Tyktor. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do Stelmetu UKP wrócą wychowankowie. Wśród nich między innymi Michał Sucharek, który przed rundą wiosenną przeniósł się do Promienia Żary. Pierwszy sparing zielonogórscy piłkarze rozegrają 9 lipca z Miedzią Legnica. Do tego czasu powinien być znany pełny skład zespołu trzecioligowca. Już w najbliższą niedzielę, 29 czerwca o godzinie 10 wystartuje czwarta edycja zielonogórskiego krosu Parszywa Dwunastka. W biegu weźmie udział 621 uczestników. Zapisy na listę zamknięto, bo limit zawodników został wyczerpany. Jedną ze spraw organizacyjnych, o której trzeba przypomnieć biegaczom, jest odbiór numeru startowego. Krosowcy będą mogli tego dokonać w sobotę, na dzień przed imprezą, w biurze zawodów w gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze, mieszczącego się przy ulicy Świętego Cyryla i Metodego 9. Do skorzystania z tej opcji zapraszamy szczególnie mieszkańców Zielonej Góry i okolic. Wcześniejszy odbiór numeru startowego pozwoli na sprawne załatwienie formalności bez zbędnej zwłoki w dniu zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w sobotę od godziny 16 do 19 oraz w dniu zawodów, czyli w niedzielę od godziny 8 do 9.30. Start Parszywej Dwunastki spod amfiteatru 29 czerwca o godzinie 10.
Brak żużlowych emocji i zielonogórscy kibice będą mogli zaspokoić w sobotę. Miejscowy AKS Huragan przy Wrocławskiej rozegra trening punktowany, w którym jego rywalem będą leszczyńskie Byki. To jest dwumecz, druga runda, która odbędzie się w Zielonej Górze. Pierwsza odbyła się w Lesznie z amatorskim klubem żużlowym Leszczyńskie Byki z Leszna. No pierwszy niestety przegraliśmy 48-42, także zapowiadamy na jutro rewanż, jakby to zwał, tak zwał, ale całkiem fajne zawody, zapraszamy serdecznie wszystkich. Sobotni trening punktowany Huraganu Zielona Góra z leszczyńskimi Bykami o godzinie 16 przy Wrocławskiej 69. Serdecznie zapraszamy. W tym tygodniu w sporcie to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Acromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.